Nowatorska forma nauki łącząca wiedzę medyczną z zabawą w wirtualnej rzeczywistości. Na Śląsku powstał pierwszy w Polsce medyczny escape room. Gra przenosi studentów do opuszczonego szpitala z lat 60. XX wieku. Muszą rozwiązać medyczne zagadki, aby wydostać się z pułapki. Powszechnie znana definicja escape roomu do niedawna brzmiała tak. To gra zespołowa, której celem jest rozwiązanie serii zagadek w określonym czasie, aby wyjść z specjalnie przygotowanego pokoju. Teraz ta definicja przybiera nowy wymiar. W Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach powstał bowiem pierwszy w Polsce medyczny escape room. Gra jest bardziej wymagająca od tej tradycyjnej. Troszeczkę tej wiedzy takiej, którą my się zajmujemy na co dzień, czyli właśnie medycyny, nauk o zdrowiu. Jest 5 różnych pomieszczeń, z każdego z nich trzeba wyjść i w każdym z nich są inne zagadki, które w jakimś tam stopniu, prawie wszystkie, oscylują, jeżeli chodzi o pewne rzeczy medyczne. Zagadki dotyczą medycyny, bo gra została stworzona z myślą o studentach. Escape Room ma być nową możliwością nauki dzięki technologii. Jest bowiem umieszczony w wirtualnej rzeczywistości. Poruszanie się w niej jest możliwe dzięki goglom VR. Technologie, które pozwalają ją przenieść trochę inną rzeczywistość, pokazać, jak to wygląda w trójwymiarowej rzeczywistości, jak wygląda w nałożonej rzeczywistości na to, co widzimy. To są technologie, które pozwalają studentom wyobrazić sobie coś więcej niż tylko to, co do tej pory mieli w ramach standardowej literatury. Wzbogacony Escape Room jest szansą do zainspirowania młodych ludzi. Ma ukazywać meandry medycyny w ciekawszej formie. Dla uczniów z kolei ma być podpowiedzią podczas wyboru studiów. Możliwości jest przecież coraz więcej.